to patrząc na zawodników, jak oni się prezentują na skoczni. Wybrał się tym razem Oberto zamiast Oberdorfu. To jest taka konkretna decyzja była. Logistyka. Zdecydowaliśmy, o podłoże tego leżało to, że kończymy sezon tak na torach ceramicznych. Ten jedno zgrupowanie na torach lodowych miało na celu tylko upewnienie się w dobrze podjętej decyzji, czyli tym, że przejście na tory lodowe nie rodzi problemów zawodników. Wybraliśmy Oberhof z racji logistycznej. Lepszy dojazd, łatwiej nam dostać się jak do oddalnego kilkaset kilometrów na rower. Ten kalendarz zresztą chyba kiedyś w ogóle pana pytałem, ale jest dość wyjątkowy, bo te imprezy najwyższej rangi są już w połowie. I czy pytanie, co traktujemy jako tą imprezę najwyższej rangi, bo jeśli faktycznie mistrzostwa świata, no to one są dosyć szybko i od razu po dużej imprezie, jaką jest studia czterech skoczni. Natomiast patrząc na to, co jest chyba w tym sezonie najistotniejsze, czyli mistrzostwa świata w klasyfikacji generalnej, mówimy to o dużej liczbie konkursów w przeciągu całego sezonu i tutaj najważniejsze jest utrzymanie wysokiej stabilizacji, małych wahań formy przez cały sezon. Czyli raczej główny nacisk idzie na Puchar Świata, tak? Zawsze tak. Jakiś przewodnik w chwili obecnej w tym sensie najbardziej? Są zawodnicy wyróżniający się, ale nie chcę tutaj do progu sezonu w jakiś sposób żałować nazwiskami, bo to nie jest mój cel. Ma pan już ten skład w głowie ustalony na Klingenthal, czy jeszcze są wątpliwości? Czekam na siódmego. Ani jednego na razie. Ani jednego nie znam. Możemy się tylko domyślać. Niedawno miał pan urodziny, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jak wygląda świat? Nie będę wymieniał. Tak samo jak wcześniej, on się nie zmienił. Tak, pytanie troszkę z innej beczki. Ma pan kontakt jakikolwiek z Aleksandrem Kuchterem? Nie, o problemach słyszałem, ale to jest kwestia, nie mam bezpośrednio z Aleksem, tylko się słyszy o osób, które mają kontakt. Nie wiem, że tego zawodu zagrawską. W razie zobaczymy się na znaczy. Książkę miał pan okazję czytać? Nie, nawet jej w ręce nie miałem. Tak, czy nastrój przed sezonem jest bojowy? Jest różnica względem poprzedniego roku? Bo w wypowiedziach to czuć. Jest spokojny i myślę, że zawodnicy są fajnie mocni. Przede wszystkim mieli bardzo fajne skoki na tym ostatnim zgrupowaniu, bo to jest, nie było problemów jakichś i to daje też taką podstawę do tego, że chyba wszyscy jesteśmy zdecydowanie pewniejsi siebie, aniżeli w poprzednich sezonach. Tylko nie zadufani w sobie, tylko po prostu pewni tego, co robią. Brakuje zakonanictwa tego słowa, które pojawia się przed każdym sezonem, żeby życzyć spokojnego wejścia w sezon. Mówię, tak. Spokojne wejście w sezon bez skrajnych emocji, bo to wygrywanie od początku weźmiemy oczywiście, natomiast to nie jest istota tego, żeby myśleć o generalnej klasyfikacji. Dużo startów musi być na bardzo wysokim poziomie i małe wahania formy, bo to jest najistotniejsze, chcąc myśleć o końcowej dobrej lokacji klasyfikacji generalnej. Udało się. To wszystko.